Wleźli do strażnicy, co jest? Jakie jajo? Jakim cudem tam się upchnęło tyle trzody? O, jest Konkar. Zobaczmy jak tam. Co tu się podziało teraz? Kąt atak pancerny radziecki, leciutkie jednostki, a mimo to załatwiły pierwszy pojazd tego transportera z flakiem. Czemu on tu w ogóle wjechał, skoro widział, że jest armata? W takim razie Company of Heroes, a w dzisiejszym wydaniu krucho to widzę, towarzyszu. Gra już nie Michciop, ale awansował, on ewoluował z Michciopa w Alfciopa. Gra jako tutaj ZSRR kontra Bob, po prostu kurwa Bob. Bob jako Oberkommando na Mill Road. No zobaczmy, Milf Roada, Alfciopa. W takim razie zaczyna się Alfciop. Tutaj niestety nam wspomniał, że... O, Guldrache Fans, klasa za kulturę. Niestety nie wczytały się sierpi młoty, ale jest. Alfciop, zaufajcie mi, walczy z Bobem. Alfciop, 52 poziom, drugi poziom prestiżu z Bobem jako niebieskie OKW, 70 poziom, pierwszy poziom prestiżu. Doktryny na dzisiaj to doktryna przełamania. O, no, to już doktryna wielkiej ofensywy. Zapomnijcie o wszystkim. No, ale wysunięty tutaj namiocik. I takie sobie pierdolniczki, czyli raczej standardówka. Natomiast Alfciop, doktryna oddziałów powietrzno-desantowych. W sumie też ich dawno nie widzieliśmy. Autentycznie zobaczyłbym ich. Taktyka pancernej armii uderzeniowej. ISU-152. Też w sumie takie dawno nie widziana chyba taktyka, albo dawniej niż bliżej. No i raczej koordynacje pojazdów dla gwardii. Bardzo, bardzo dobrze nam znane. Bataliony karne, o! Czyli możemy się spodziewać batalionów karnych i tutaj łap. Mają większy zasięg. No ale co tam tego? A chciałbym wysłać jeszcze powtórkę wrotelami, ale była za długa. Nikt mi zmieniło, jak sprawdzałeś level. Tak? I chciałem. Faktycznie, no to widać, ewolucja, deewolucja, wszystko tutaj jedzie. Jeździ dobrze. Ten namiot nie miał łatwo w życiu, no. To jest zdecydowanie harcerze na samej linii frontu. Nawet widać tam jakieś kurde dziurę. No, jest pierwszy kontakt, o. Zwyczajni saperzy radzieccy kontra saperzy szturmowi OKW. Sturmgewery zaraz zrobią robotę. O, już pierwszy. Nie ma szans. Przybyły tutaj posiłki poborowych i są bataliony karne. Również już na scenie i wszyscy walczą o paliwo. No niestety Bob zajął już swoje paliwo, ale Alfciop ma problemy, żeby zająć swoje. No tutaj wiadomo, chciałby się schować pewnie jakoś tutaj za tym płotkiem. O! Wleźli do strażnicy, co jest? Jakie jajo? Jakim cudem tam się upchnęło tyle trzody? Sześciu chłopa wlazło do strażnicy. Ale jaja. O bardzo, ja nie zamierzam tak żyć. No to nie żyj kurde i zabijaj Niemców. Pa, w głowę. Pogrzebać ich. Wóz pancerny gotowy do służby. Czyli nadjechał clown car. Czyżbyśmy mieli widzieć faktycznie tego clown cara? Będzie clown car. O, no to zobaczmy, co się podzieje. Clown car, czyli oczywiście, jeśli ktoś nie wie, samochodzik zwiadowczy, scout car. Dosyć szybka, mobilna, no, niezbyt wytrzymała jednostka. Można z mało broni kalibrowej przebić. Wyposażona oczywiście w saperów z miotaczem ognia. Atakują naszą bazę! O, ten namiocik ostrzeliwują. No ale oczywiście to jest budynek tutaj, natomiast bardzo smutne odcięcie paliwowe. No właśnie. Nadjeżdża clown car. Znaczy, jeszcze na razie scout car. Z karabin, no ma karabin maszynowy, kurde, zamontowany tam, ciężki jakiś. To nawet ten ostrzał nie jest taki zły, nawet z tyłu ma. Nawet spoko, taki ten. Wali tam po plecach Niemców. Ale zajęli Niemcy cały Bob tutaj, cały ten punkt i odcinając całą północ od zasobów. No tutaj Alfciop zdecydowanie ma problemy paliwowe. Ten namiot też mówił mi, jaka jednostka odcina mi punkt, ha? Śmieszne, dobry namiot w takim razie, 91 mm. To nie są prawdziwi żołnierze, ale się przydadzą. No, dwa oddziały batalionów karnych. A jak wiemy, bataliony karne właśnie tutaj, im mniej ludzi mają, tym skuteczniejsi się stają, co ciekawe. Czyli nawet niezła taktyka. No i oczywiście można i w rusznicę PTRS wyposażyć.
Oj, Niemcy w odwrocie, całkiem nieźle tutaj ich szeregi zostały przerzedzone. Na dole Kubelwagen tak naprawdę i w sztabie tylko jedna jednostka i transporter zaopatrzeniowy. Do, o, jest, prawdziwy clown car na naszych oczach się zrodził tutaj. Powstał, jest, samochodzik sobie jeździ, ma miotacz ognia właśnie i idealnie sprawdza się do tyrania piechoty. Zły wybór. Tak wysuwać, OS. Zobaczymy. No i właśnie, teraz jest problem, bo jak Niemcy wychodzą, nawet tutaj, o, Panzerfausta nawet jeszcze nie mogą użyć, bo się dopiero rozkłada tutaj domek. Ale no, trzeba uważać właśnie, bo ten miotnięcie ognia w taką zgrupowanie, no to może być całkiem skuteczne. Tymczasem Alfciop zajmuje tutaj większość mapy. Niemcy są przygwożone, jest blob cały niemiecki, 15 tutaj typa prawie. Ruchło to widzę, towarzyszu, pamiętam. Pojazd dowodzenia zamieniono w nieruchomy obiekt już. Ale tutaj większość odcin, zwłaszcza ten punkt oczywiście odcina niemieckiego paliwa, jest całkiem znacząca tutaj. No, transporterek, masz drugi poziom już. Zajmowanie punktów kontrolnych, ciekawe. Flary, pułapki. Ryzyko naprawy potostrzały. A, bo to tylko ja czytam. Mobilność i celność, och. No, więc jak tylko bataliony karne zdobędą już pierwszy poziom doświadczenia po to, żeby odblokować sobie to do ostatniego człowieka, to powinny być o wiele, wiele bardziej skuteczne. Odwrót! Blobster. Saperzy czekają na rozkaz. Drugi oddział saperów powstał. Hmm. Natomiast Bob tutaj też raczej cienko, jeśli chodzi o... tutaj zasoby ludzkie, no bo tutaj ulepszył, a wydał wszystko na sanitariuszy, zmechanizowane wsparcie grupy bojowej, więc można się spodziewać transportera z flakiem w takim razie. No bo raczej nie szperacza. O, jest clown car. Zobaczmy jak tam. Mechanizowane wsparcie dla Faustów. O, jakie fajne te efekty i tego ciepła. Moc. O, i zajmuje tutaj bardzo dobry wybór, atak na paliwo oczywiście. Niemieckie. Takie punkty się dłużej neutralizuje i dłużej zajmuje ogólnie, ale właśnie jest to tego warte. Grenadierzy! Jaką w sumie krowa daje osłonę? Zdechła krowa daje żółtą osłonę, ciekawe. O. Tutaj, dwa oddziały Volksgrenadierów ze Sturmgewerami. To jest dosyć mordercza siła, zwłaszcza na bliskim dystansie. O, i nadjeżdża właśnie transporter z flakiem. No, teraz już ten scout car tak naprawdę nie ma zbytnio pola do popisu, bo nawet taki zwyczajny blob tutaj z 10 typa jest w stanie go nakopać. O, czyżby mieli wejść do domku ktoś? Mieli się spotkać? Nie widzą się, ale podchody. O, tutaj dopiero jej wykryli. I do domu. Ale oni mają też Sturmgewery. Czyli z takiego dystansu jednak ciągle mogą tutaj pruć. O, ale jest, nadjechał clown car i przysmaży ich trochę, tylko żeby sam nie zginął, bo tu właśnie karabin maszynowy, tutaj Sturmgewery. O, niestety, rozleciał się chłopak. Broń mi się zacięła, Jezu, jeszcze ten Kubelwagen rozjechał, rozwalił ich. Kawałek złomu zabrał za sobą. No i pojawił się transporter z flakiem. To koniec zabawy tak naprawdę dla ruskich w tym sektorze. Zmechanizowane, no, Sowietami grałem najwięcej, aha. Trochę dziwne, że kiedy nie ma strzelca w samochodzie rosyjskim, to saperzy tak na... ...to człowiek się pojawia. O. MG nadchodzi. I T-70, no takie kurde, T-70, taki do podgryzania. Trzeba byłoby na niego uważać, to jest takie dziecko, trzeba byłoby za rączkę prowadzić, ale... ...to może nie być taki głupi wybór. Właśnie, zwłaszcza gdyby udała się jakaś flanka. No właśnie, tak w sumie o co dokładnie chodzi na Riko, bo jak tam strzelec zabity, no to wiadomo, to wtedy dany pojazd nie ma strzelca po prostu, nie? I można to trzeba naprawić i wtedy się pojawia. No, więc to jest tego, to jest po prostu uszkodzenie krytyczne, strzelec zabity, nie? Tutaj chyba nie da się taka, po prostu broń główna byłaby zniszczona.
Ale taki tam jak był ten clowncar, no to on może mieć strzelca zabitego. Ogólnie w Kochu jedynce o wiele, wiele częściej się pojawiało takie coś. Natomiast tutaj w Kochu dwójce, że strzelec zabity bardzo, bardzo rzadko się dzieje. Tylko do ataku. No dostał niestety te 70, uszkodzony silnik, ale w sumie nie ma nic tutaj bardziej mobilnego, co mogłoby mu zagrozić. Co z jeden raz piernął. O matko. O, nawet nic nie stracili, człowieka żadnego. No, w sumie właśnie nawet w dwójce nie wiem do końca jak to działa, bo w jedynce to było w sumie nawet całkiem logiczne właśnie, że jak broń przeciwpiechotna ostrzeliwała czołg, no to wtedy bardzo często mogła zabić strzelca, po prostu, nie? Na przykład jak tamten transporter amerykański działkiem przeciwlotniczym walił do jakiegoś pancera 4, no to często strzelec został zabity. A tutaj to autentycznie tak rzadko się to zdarza, więc nawet jak Michał ma, wiesz coś na ten temat więcej, to śmiało wal tutaj. Jak człowiek ginie w samochodzie, to medycy powinni uleczyć, a nie saperzy. No, tak by podpowiadała logika, ale ja nie mam żadnego z tym problemu, bo rozumiem tą mechanikę. Po prostu jest to uszkodzenie jakby pancerza i naprawiając pancerz pojawia się ludzik. I tak było też w jedynce i tak jest też tutaj. No, tak już to wymyślili sobie. Ale jak najbardziej popieram raczej i rozumiem tą mechanikę. O, zaczynają być problemy tutaj. T-70 znowu uszkodzony silnik. Rozłożony i niestety batalion karny został zamordowany przez ten transporter z flakiem. Jest jak się strzągają bokiem nawet. Co jest dżownica, trendy. T-70 ładnie tutaj tyra tą piechotę, ładnie. Panzerfaust nie zostanie użyty, za daleko są. Prawa flanka, och choroba, no tutaj nieźle dostali. I Raketenwerfer, o. Dyn, to może być groźne, ten T-70, czy on to przeżyje? Saper martwy, no. Żeby coś więcej nie było martwego tutaj. Strata tego T-70 w takim momencie to było naprawdę, byłby gwóźdź do trumny. Chociaż całkiem Alfcio ma tutaj sporo tych zasobów. Poleciał strzał, ale na maksymalną odległość, albo na ślepo nawet. No i transporter oczywiście nietykalny jest na razie. Musiałby się pojawić jakiś Zizgan czy coś takiego, żeby móc go tyrać na odległość. I nawet jest tutaj, no właśnie, tylko dowództwo batalionu, czyli T-70. W sumie może nawet Słuczka, no ale przeciwko Raketenwerferowi taki średni, średnia opcja. No i niestety paliwo, oni tam kurwa do krzaków dali. Wyrzucili chłopa do krzaków. Ten traktor rozwalony. No już raczej nie pojeżdżą na nim. No i atak na paliwo. MG się rozstawia. O, chyba to jest ten moment, kiedy ten namiocik dostaje po dupie. No właśnie, rozłożył się tutaj chłop. I mamy doktrynę wybraną przez Alfciopa. Doktrynę oddziałów powietrzno-desantowych. Fajnie, fajnie, że ją widzimy, cieszę się. Właśnie można sobie ciężki CKM zrzucić, diszkę tak przeze mnie zwaną, zrzut zaopatrzenia. W ogóle spadachroniarzy przysłać. Fajnie, no i iły nawet na to. No całkiem fajne mi się wydaje. Tutaj może te punkty zbolne takie, mech. Ale. O, granat zapalający. Odwrót. T-70 z bazy tutaj, drugi poziom doświadczenia. Już nawala. Dobry dowódca. Bliac. Silnik uszkodzony, ale jeszcze jakimś cudem żyjemy. Tutaj ten Raketenwerfer odcięty. Odcina kompletnie ten wyjazd do czegokolwiek pancernego, ale połowa zdrowia ma ten flak. Nie jest aż tak źle, jakby mogło się wydawać. Co tutaj w tym czasem? No właśnie, bataliony karne mogą tutaj sobie ze zrzutu zaopatrzenia pepesze na to wygląda wyposażyć. Diszka już została zrzucona tutaj. No, ten ciężki karabin ma tutaj nawet przeciwpancerną serię może puścić. Rozkłada. Rakanie, zgrasz pod koniec scenariku. Mówiłem ci już zawsze, o takie rzeczy nie pyta się w trakcie gry, jak coś komentuje. No nie wiem tego. Tutaj za to ładne wejście. Kurde, to w sumie pepesze i żołnierze batalionu tutaj właśnie za każdym zginiętym tutaj zmarłym członkiem szybko strzelność i szansa przetrwania i celność z pepeszami. Ciekawe jak to działa, w sumie wszyscy mają pepesze? A pokażcie się tak naprawdę, no. Wszyscy mają chyba tutaj pepeszy na wyposażeniu. Wow! To jest całkiem groźno niezłe. O, i są już spadochroniarze z karabinami DP. Za 100 amunicji aż, bardzo, bardzo drogie, ale o! Rozwalą Kubelwagena.
I T-70 znowu dostał po dupie. Chyba 4 pepesze, więc ten boost do... dobry w tym momencie. A, 4 pepesze. No, ale ten boost właśnie całkiem nieźle, jak sobie jeszcze na maksa wyszkolisz. No, to naprawdę może być bardzo groźny oddział. Pokaż, nie, wszyscy mają raz, dwa, trzy, cztery, pięć, nie, wszyscy pepeszy mają, ja pierdzielę, czyli cały sześcioosobowy skład pepeszy. I jeszcze z tym bonusikiem, to jest tak naprawdę jak szturmowcy, to pewnie mniej HP mają ogólnie, ale tacy bardziej zabójczy szturmowcy, no i oczywiście inne umiejki. Poborowi, no właśnie poborowi chyba co innego dostają tutaj, wyposaża. O, widzisz, to jest właśnie tego, też mi się coś tak kojarzyło, zwyczajną piechotę w karabiny SWT. A tylko bataliony karne w pepesze. No, też mi coś tak się kojarzyło. Ale z innej... aha, innej doktryny. O, o! Raketyn znowu tutaj oddał strzał, no a takie T-70 to jest... Och, na maksymalnej odległości. Praktycznie, ale udało się zneutralizować niemiecką jednostkę. Niemcy zaczynają tracić impet na ten, na tutaj zdecydowanie. Siły wroga próbują zająć nasze terytorium. Uszkodzony ten nie jest ciągle naprawiany. O! Tutaj znów, patrzcie ile martwych tutaj leży. Coraz bardziej te tutaj oddziały naprawdę zyskują. O, znowu miotacz ognia pojechał. Co jest? Armia czerwona nagle w jakiś szał wpadł. O, ale diszka w płonącym domu. To jest dosyć smutny widok. Czy oni w ogóle zdążą się wycofać? Suczka przyjechała tymczasem. No właśnie, bo nie ma budynku, brakuje trochę tego najsilniejszego i diszka jakimś cudem udało się. O Jezu, i w odwrocie bataliony karne pepeszami wykończają wszystkie jednostki. Co się stało? Aż się ścięło, już myślałem, że wyszedł gościu, nie. Ale pepesze, tutaj rozłożył się ten transporter i jeszcze go w odwrocie zabili. Masakryczne straty Boba. Nie wiem, czy on się jeszcze odkuje. Stracił w tych kilka chwil z 3-4 jednostki nawet, piechoty. To było naprawdę ładno. Ma paliwo na pancera, więc suczka. O Jezu, wiesz, w jakim miejscu został rozłożony, what? Co to za pozycja w ogóle jest beznadziejna? Strasznie dziwne rozłożenie tego Schwerer pancera. Tutaj można byłoby się schować i być bezpiecznym oczywiście. No ale nadjeżdża pancer 4 właśnie. Czyli tak naprawdę jedyne większe zagrożenie dla naszego Alefciopa. Maksymalnie doświadczony T-70. Jak tam gwaria? Fajnie, że skina dostali własnego, to mi się bardzo podoba. O i też mają takie karabiny, mi się wydaje właśnie ten SWT. Takie nieco, nie jakieś tam mocny nagon. Wow! Idealny, genialny granat znowu zneutralizował karabin maszynowy. Przez żywopłot zostało to rzucone. Genialny Alfcio tutaj. Kolejny niesamowity ruch strategiczny. Spod bramkowej sytuacji wyszedłem na swoje, no. Na ten moment tak zdecydowanie jest. Po prostu tym Niemcom brakuje jednostek po prostu ludzkich, brakuje im zasobów ludzkich na budowanie, uzupełnienie tych wszystkich strat. Natomiast no tutaj Alfciop ma sporo ludzi w zapasie, nawet trochę zasobów właśnie tutaj zakitranych. No i teraz jedyną tak naprawdę większą przeszkodą jest Panzer 4. Ja z tym dowódcą zawsze zastanawiałem się, czy warto dodawać te pepesze, bo tak nie mogą korzystać z... A gwardia też ma pepeszy. Głupio zaczął się rozstawiać. No i nawet Zizgan nadchodzi, no, czyli już taka obrona przed tym pancerem tutaj będzie. Słuczka coś tu próbuje go przebić. Mówcie śmiało. Ja nigdy nie używałem batalionu z pepeszami, więc pepeszy to jest dla mnie win-win situation. No, bataliony z pepeszami to jest raczej rzadki widok, też mi się tak wydaje. Czekamy na kolejny zrzut zaopatrzenia. O, bliac. Większość mapy, dwa paliwa dla Alfciopa. Kompletna tutaj na razie dominacja geopolityczna, aż chciałby się nazwać. I proszę, suczkę od boku nawalę do pancera. W jego płaty pancerne. O, co to wybuchło? Jakaś mina? O, jeszcze na minę radziecką wleźli. Odpowiedzieć ogniem! O, atak ziewozy lekki. Do domku się schowałem? Nie, po prostu sobie tutaj z jakąkolwiek osłoną. No ale uwaga na MG. No, jakimś cudem udało mi się to obejść i T-70 masakruje. Jeden gościu, Schwerer Panzer, znowu się odzywa z góry. No i tutaj flak.
Uff. Suczka, no, idealny, wymarzony cel. Czy będzie jakiś test? Strzał dymny? Nie. Ale jeszcze, no, na maksymalnej odległości, ale teraz suczka jest w tarapatach. Ale Zizgan już ją osłania. Jezu, jakie tutaj, co chwilę szach, 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 szach. Każdy się szachuje. O, jest. P70 jakimś cudem uniknął tego strzału. Był pewnie w ruchu. To mu pomogło. Niestety za 10 minut, no spoko, spoko roku, bo jak coś, nawet jeśli tu cię nie będzie, to zawsze live będzie, ale przecież zapisany. No i w tygodniu będą pewnie z tego odcinki wlaty właśnie, to co się teraz dzieje, jak już pojadę na ten tydzień. Nie wychylać się, nie wychylać. Ostrzał z pancera, to prawda, ale zobaczmy wasze doświadczenie. Ej, wychamy. No właśnie. Rozpoznanie i... o. Fajne, kurde, umieki. Jezu, co oni robią? Czemu oni włażą, wyłażą? Nie denerwują. Szybko strzelność, uleczenie poza walką. No, regeneracja zawsze, zawsze moim zdaniem jest bardzo, bardzo mocna. Bo jednak te jednostki nie zawsze są w walce. Jeszcze trzeci. Większa celność uzbrojenia, skrócony czas odnawiania. Za tydzień we wtorek, szykuj się na 5 powtórzeń 20-minutowych. Okej. Tymczasem krwawimy, towarzysz. Całkiem spore tutaj zasoby, zwłaszcza przychód dla Alfciopa jest nieporównywalny po prostu. A Niemcy tak naprawdę myślą. Myślą jeszcze, jakby tutaj się odbić. O, granat poleciał, ale taki chyba nietrafiony do końca tej gwardii i niestety wszyscy musieli się tu wycofać. No właśnie, wsparcie MG, tutaj chłopaki z szturmgewerami i koniec, koniec przygód. Strata pancera równa się przegrana. O, granat poleciał zapalający. No, też mi się tak wydaje, że jeśli straci tego pancera. O, co tu się podziało teraz? Kąt, atak pancerny radziecki, leciutkie jednostki, a mimo to załatwiły pierwszy pojazd tego transportera z flakiem. Czemu on tu w ogóle wjechał, skoro widział, że jest armata? Kompletnie dziwna, dziwna decyzja. Ale czy pancer 4 jeszcze zostanie rozwalony teraz? Przy jakiego kolega przed chwilą? Uwaga! Obracają się wszyscy, muszą przestawić Zisa, on ciągle też jest w ruchu. Został użyty zryw bojowy, czyli spróbuje stąd uciec, ale suczka ciągle wali mu po dupie. O, co jest? Nie trafiło w suczkę. Zrykoszetował, też nie trafił jeszcze. Palimy się, suczka została zniszczona. Atak szturmowika również został wezwany i niestety chyba Rosjanie mają zbyt mały kaliber, żeby móc gonić tego skutecznie, a przede wszystkim go zniszczyć, tego pancera 4. I niestety tak wygląda pole bitwy. Suczka została zniszczona za cenę transportera z flakiem. Kolejni Volksgrenadier są w produkcji. No i przyjeżdża pierwszy, prawowity tak naprawdę czołg. Myślałem, że on się wycofał. No, no, pancer się wycofał, ale niestety wreszcie się nie do końca tak udało. T-70 ciągle tutaj irytuje Niemców, nawala i dezorganizuje ich siły. Panzerfaust, przedni pancerz. Niestety uszkodzony silnik. Mimo że miał full HP. To niestety. Co potem będzie? Pewnie kolejna powtórka, bo ja muszę jak najwięcej tych nabić powtórek, żeby później mieć zanim wyjadę w ten wtorek, właśnie to uploadować przede wszystkim, zmontować, uploadować i mieć co wrzucać, nie? To jest mój plan główny. Żeby mieć po prostu content. Myślę, że jeszcze jakbyście chcieli, moglibyśmy odwiedzić na przykład Rebel Inka, co wy na to? I wybralibyśmy sobie najlepsze te społeczności z 2-3 gry na przykład, scenariusze, co oni zrobili, też by w tygodniu wleciało, co wy na to? Jeszcze jutro masz czas? No, jutro to wiadomo jak z czasem, nie? Jutro można sobie montować i tak dalej, ale żeby live'a zrobić, to już nie wiem, czy się da radę. Jutro, wiesz, pakowanie, sranie w banie i tak dalej. Nie jest za wesoło, no tutaj zdecydowanie gwardia rozjeżdżana, ale proszę, nawet chyba nikt nie został rozjechany, ale no MG niestety nie ma go. Brakowo odpowiedź na pytanie, czy za tydzień zagrasz ze mną 1 na 1? No nie wiem, jeśli to takie ważne, to mogę, jeśli będę żyć, jeśli będę miał chęci, energię i tak dalej, będzie życie, to możemy zagrać 1 na 1, jeśli to dla ciebie, Neriko, takie ważne. T-70 w boju. Samolot szturmowy może ruszać do akcji. Samolot szturmowy, szturmowy, zejdę w sumie 125 amunicji. No więc Neriko, jest możliwe, jak powiem jak Jan Paweł II, papież Polak, jest możliwe.
Ten T-70 był dobry wybór. No zdecydowanie, ile on tutaj nabił? 18, 19 już kili. Ciągle tutaj się przysłużę dla rodziny. O nie! Znowu strasznie tutaj wjechali. Atak szturmowika od tyłu, ale niestety został zniszczony. T-34, następny zajmuje jego miejsce od razu. No przy takich przychodach nie ma co się dziwić, jak tutaj zakiszonił tyle tego paliwa. Zwłaszcza, ale kurde, przedni pancerz odbija ciągle pociski. Rakietenwerfer w dobrym miejscu jest rozłożony i niestety. Job, twoje mac. Drugi z T-34 został zniszczony. O, T-70. O, ogień zapanował. Nie. Rakietenwerfer zniszczył T-70, ale na nowo obsadzony Zizgan dopadł tego pancera 4 na maksymalną odległość. Spaliło chłopa na popiół. Czy chcesz zobaczyć powtórkę Krasnej Bitwy? Jasne, może być nawet dalej. Następna ta powtórka to Krasna Bitwa. Na minę wjechał, tak? A. Aha, no chyba, że tak. Ale tutaj tak, ta akcja tutaj, no... Mi się wydaje po prostu, że Niemcy gorzej na tym wyszli, bo patrzcie na ich przychód paliwa i tak dalej. Nie mają po prostu zasobów, żeby utrzymać takie straty. Natomiast Alfciop może sobie na to pozwolić, może sobie przyzwać gwardię kolejną, jakieś tutaj właśnie wyszkolić potrzebne jednostki. Natomiast patrzcie na Boba, on prawie nic nie ma, to jest biedak. Nawet nie może uzupełnić jednostek. Normalnie tutaj co przychodzą ludzie, nie ma na to zasobów. I znowu paliwo zostanie zajumane. Co? Wyśleć powtórkę kontra ty? Ja sam to mogę nagrać. Nie musisz mi wysyłać zimowe kamuflaże, no w sumie też. Ale kurska. Paje lecą, dobra, to na razie, Enrico. I kolejny T-34 jedzie zająć miejsce poprzedniego. Machina wojenna radziecka nie zna tutaj granic ani ograniczeń, chociaż patrzcie, lewa flanka, jakieś tutaj niemiecka ofensywa się wytoczyła na punkty zwycięstwa zapewne, bo by się zdziwił. No, za chwilę, no właśnie, mniej niż 10 punktów. Myślę, że to już nawet będzie koniec. Środkowy punkt nie jest atakowany, zajęcie góry nic nie da, dół również jest bezpieczny właśnie. Można pisać GG. Co ciekawe, kolory są nie takie, jakie powinny być, no ale to takie tam just cock things. I koniec. Armia niemiecka Boba została pokonana. Dobre, dobre, to było fajnie tego, że widzieliśmy na pewno właśnie gwardię, że tutaj spadochroniarzy, znaczy tak naprawdę gwardię spadochronową, Diszka została przyzwana, fajnie, fajnie, zawsze lubię, jak ktoś korzysta z tych doktryn, zwłaszcza jeśli nie są one tak bardzo widziane. No i kurde, fajnie, tutaj udało ci się obronić ten, nawet przy bazie cię przycisnęli, ale nagle właśnie jakieś tutaj dostali downa ci Niemcy, że tak powiem, i potracili mnóstwo jednostek. Myślę, że ta tutaj bataliony karne z pepeszami zdecydowanie jakiś MVP też powinni dostać, zwłaszcza tutaj ta akcja, ile tutaj rozwaliło się jednostek niemieckich, zwłaszcza piechoty, to było dobre, to było po prostu dobre. No i na dole też w sumie dziwne decyzje, ten transporter tu wjechał z tym flakiem, ten mu przywalił, ile tutaj też radzieckich pojazdów poniosło śmierć. No T-70 niestety, niech ci tam tego, pośmiertny order Lenina ci dajemy, gościu, bo dobrze, dobrze walczyłeś, no ale niestety poniosłeś tutaj największe poświęcenie dla rodziny, ale dobrze, dobrze się przysłużyłeś, wygrałeś ten mecz zdecydowanie. 25 zabitych. Chyba, nie. Tutaj tego pewnie kliknę, no właśnie 13, no to nawet nie wiemy ile miał zabitych. Ale sporo na pewno. Tyle. Dziękujemy Alfciop, fajnie, fajnie, że udało ci się wygrać ten mecz, bo no na początku naprawdę wyglądało to nieciekawie, ale jednak jak widać Armia Czerwona górą. Tyle, dziękuję wam za uwagę. Widzowie, i do następnego. Hej!